Od 4 lat jeżdżą na rowerach i pomagają dzieciom chorym na nowotwory. Fundacja Krwinka już od 3 lat organizuje akcję Czas na Rower i podczas tej akcji wykręciła już ponad 130 tysięcy kilometrów. Marcin Żychliński, zapraszam Państwa na rozmowę dnia, a moją gościnią jest Dominika Śliwińska z Fundacji Krwinka. Powiedziałem 130 tysięcy dotychczas, ale w tym roku wiem, że planujecie pobić rekord i wszystkie dotychczasowe akcje razem, łącznie wzięte, planujecie przebić? No może nie przebić, ale cel jest taki, żeby podczas tej 1/4 edycji przejechać 100 tysięcy kilometrów. Inicjatywa w samym założeniu jest prosta. Wystarczy wsiąść na rower i zgłosić swój przejazd w aplikacji, dzięki czemu będziecie mogli zliczyć te kilometry. Dokładnie tak. To jest ten taki podstawowy poziom, bo to jest taka wieloaspektowa akcja. Ale dokładnie tak, żeby w ogóle wziąć udział, trzeba pobrać aplikację bezpłatną Tropiciel. Tam znaleźć grę Czas na Rower 2024. Następnie zarejestrować się. Rejestracja jest bardzo prosta. Trzeba tylko wybrać, czy kręci się kilometry indywidualnie, czy firmowo. I systematycznie dodawać swoje przejechane kilometry z jakimś dowodem potwierdzającym przejechanie. A takim dowodem może być trasa pokonana na każdym dystansie i w różnych miejscach. Trzeba o tym powiedzieć, że wziąć udział w tej akcji może każdy, niekoniecznie mieszkaniec Łodzi, bo jeździmy po całym regionie, a nawet i poza. Dokładnie tak. Akcja wywodzi się z pomysłu, że miała być to akcja po województwie łódzkim. Rozrosła nam się już przez te 3 lata. Dołączają ludzie z różnych miejscowości i tak naprawdę jest to ogólnopolska już akcja i kręcą wszyscy z nami. Co więcej, można kręcić nie tylko na takim typowym rowerze, ale również na rowerze stacjonarnym i też nam przesyłać na przykład zdjęcia z licznika i rejestrować swoje kilometry. Więc tu jesteśmy bardzo elastyczni. Akcja jest bardzo łódzka, stworzona od podstaw przez Was i tak na początku też było, że zapraszaliście sponsorów akcji, czyli przedsiębiorców czy biznes, stronę biznesową, którzy mogliby wesprzeć tę akcję. W tym roku też było podobnie. To się z roku na rok napędza. Widać, że chętniej biznes pomaga. W Łodzi ten pomost pomiędzy organizacjami pozarządowymi a biznesem jest widoczny w wielu przykładach. Jednym z nich właśnie akcja Czas na Rower. Tak, dalej jest to częściowo łódzka właśnie akcja. No tu jest nasze serce, więc stąd, że tak powiem, dowodzimy akcją i tu ona najprężniej działa. Mamy patronów honorowych, patronów medialnych, ale mamy też właśnie biznes. I tych partnerów firmowych, biznesowych poszukujemy najmocniej, bo to się wiąże właśnie ze zgromadzeniem środków finansowych, co też jest celem, ponieważ potrzebujemy środki na kompleksowe wsparcie naszych pacjentów i ich bliskich, żebyśmy dalej mogli kontynuować nasze programy, tak jak na przykład program Pomoc na Start, refundację leków nierefundowanych, zakup sprzętu do klinik, bądź rehabilitację lub różne inicjatywy wyjazdowe i stacjonarne w szpitalu. W szpitalu przy Spornej między innymi, ale tam dokładnie często tak Was można spotkać, bo opiekujecie się tam nie tylko małymi pacjentami, ale też ich rodzicami często. Tam można spotkać tak naprawdę codziennie i w różnych osobach, to też warto podkreślić, bo codziennie jest psycholog, pracownik do spraw pomocy społecznej, taki troszeczkę pracownik socjalny, który jest dla nas pomostem między tym, co się dzieje u nas w fundacji, w biurze, a rodzinami. Pomaga wypełniać dokumenty, wypełniać wszystkie formalności. Oprócz tego jest codziennie rehabilitant od nas i raz w tygodniu animatorka i muzykoterapeutka, więc całkiem duża drużyna już. Sporo osób angażuje się w te akcje, promując też i zachęcając do tego, aby wsiąść na dwa kółka i wykręcić te kilometry. Wakacje, chciałem powiedzieć, zbliżają się. One już trwają i są. I korzystając z tego, można właśnie do pracy jeszcze, jeśli ktoś jednak urlopu nie ma, wsiadając na rower, kręcić te kilometry, zgłaszać. Jeśli mamy rekreację, to też można to robić. Dlaczego o tym mówimy? Bo dzisiaj akcja startuje. Przez 2 miesiące będzie można wziąć w niej udział. Dlaczego to tak ważne dla Was, dla Fundacji Krwinka? Czyli tak, dzisiaj akcja startuje. Jest to taka długoterminowa nasza akcja. Dziecko, które się rozwija z roku na rok. I jest to ważne, ponieważ my jako fundacja nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, od płatności, użytku publicznego. Po prostu
mamy środki pozyskane z darowizn z 1,5%, tak? I to jest jedna z tych takich sztandarowych naszych akcji i chcemy ją jak najmocniej nagłośniać, bo oprócz tego, że niesie bezpośrednią pomoc naszym dzieciom, tak, onkobohaterom i ich bliskim poprzez nasze wsparcie, to również poszerza świadomość taką prozdrowotną, mówi o aktywnym trybie życia, co wydaje mi się, że w obecnych czasach troszeczkę też czasem zanika w tym pędzie. Jest to popularne, mówi się o tym dosyć często, ale żyjemy w dużym pośpiechu. I tutaj mamy kilka korzyści, bo jest to korzyść dla nas, jak się włączymy, ta fizyczna, lepsze samopoczucie, ale dodatkowo czynimy dobro też dla innych. To czynienie dobra potrwa 2 miesiące, więc tyle mamy czasu. A jeśli będziemy mieli problem z trasami, chociaż w Łodzi ich nie brakuje, tras rowerowych, to możemy skorzystać z inspiracji, które przygotowaliście dla wszystkich uczestników tej akcji, w której udział, to podkreślmy jeszcze raz, jest po prostu bezpłatny. Tak, dokładnie. Na naszej stronie czasnalover.pl znajdują się na przykład wspominki z wcześniejszych edycji, jakieś przykładowe trasy. Znajduje się link do strony blogera Tadeusza Nowińskiego, inicjatora akcji, który ma już ponad 1000, podejrzewam spokojnie, bo 1000 miał 4 lata temu, więc ponad 1000 na pewno tras różnorodnych po samym województwie łódzkim. Oprócz tego w aplikacji Tropiciel też pojawią się takie trasy trochę zabawowe, żeby włączyć się interaktywnie w to. Takie też propozycje, nie są one obowiązkowe, są to propozycje, dokładnie. A jeszcze w tym roku też przygotowaliśmy coś, co moim zdaniem troszeczkę bardziej motywuje. Jest taką wartością dodaną, żeby też darczyńcy finansowi indywidualni chcieli wspierać akcję, a jednocześnie też mieli doskonałą pamiątkę z tego naszego przedsięwzięcia. I też myślę, że to pomoże tworzyć troszeczkę taką społeczność wokół naszych dzieci. Każdy, kto zdecyduje się na takie wsparcie finansowe w formie cegiełki, zbiórka jest u nas na stronie i tam można przekazać darowiznę, dostanie takie wirtualne podziękowania. W zależności od kwoty, tutaj jest to albo e-dyplom w tym roku, albo spersonalizowany materiał filmowy, który będzie zawierał urywki właśnie z inauguracji, z tras danej osoby i jeszcze takie podziękowania od nas, od krwinki. I trzeci pakiet to będzie coś wyjątkowego, bo będzie to personalizowana wycieczka rowerowa, trasa wycieczki ustalona przez jednego z naszych ambasadorów akcji, czyli albo to jest kapitan Torpeda Rowerem po Polsce, administrator tej grupy, albo pani Jadwiga Mazurkiewicz lub pani Agnieszka Raczkowska. Oni wymyślą trasę dedykowaną według wytycznych, które dostajemy od danej osoby. Czyli na przykład jak ktoś interesuje się jakąś zabudową drewnianą i chciałby zwiedzić taką trasą po województwie łódzkim się przejechać, to wtedy może nam to napisać, może napisać ile kilometrów ma obejmować ta trasa, czy ma być dużo przystanków, czy mało. A my to tak poukładamy jak w Tetrisie, żeby wszystko się zgadzało. Powiedziałaś, że można spotkać Fundację Krwinka między innymi przy Spornej. Wy też jeździcie na rowerach często i po prostu w pracy też taki środek lokomocji, taki środek transportu wybieracie, promując tym samym właśnie ekologiczne sposoby poruszania się. Zastanawiam się, bo ta akcja łączy tak wiele aspektów, a jednocześnie jest tak prosta w swoich założeniach, że na podsumowanie to będzie aż miłe, prawda? Bo będzie trzeba zliczyć te wszystkie kilometry tak. I co się z nimi dalej stanie. No jeżeli przekroczymy tą magiczną liczbę 100 tysięcy kilometrów, to nasi partnerzy finansowi, którzy zaangażowali się już w akcję, przekażą środki finansowe na wsparcie dla dzieci. Dlatego to jest taka motywacja, ten licznik, który bije i już dzisiaj ruszył właśnie na stronie Czas na Lover. Można cały czas na niego patrzeć. On motywuje, żeby tam ta magiczna setka 100 tysięcy kilometrów się pojawiło. Co więcej, też będziemy umieszczać rankingi i indywidualne, i te firmowe, tak żeby troszeczkę też pokazywać, jak to wygląda w szerszym aspekcie. I to będą rankingi tygodniowe i miesięczne, takie na podsumowanie. Czyli jeździmy i pomagamy, jeśli chodzi o tą pomoc, w ochronie zdrowia. Organizacje pozarządowe odgrywają
niewątpliwie ogromną rolę. Waszą rolą jest dostarczanie też takiego uśmiechu na co dzień dzieciom onkologicznie chorym, dlatego że tego uśmiechu niekiedy jest bardzo mało w tych oddziałach, szczególnie, że tam padają bardzo niebezpieczne diagnozy. Na szczęście są osoby i specjaliści w Łodzi, którzy pomagają małym pacjentom i często te historie po prostu mają szczęśliwy koniec. Ale ta droga dzięki wam też jest po prostu mniej wyboista, tak można powiedzieć. Na naszym oddziale na szczęście tego uśmiechu jest dużo i nie jest to rola, a myślę, że już misja bardziej. I faktycznie ja się bardzo cieszę, bo ten oddział nawet mnie, jak wchodzę też prywatnie z synem akurat na ten oddział, bo często go odwiedzamy, napawa takim optymizmem, że tam jest dużo radości, jest dużo uśmiechu, że na co dzień mimo wszystko te dzieci i rodzice tworzą taką grupę wspierającą się nawzajem i starają się dostrzegać te takie pozytywne chwile. Ja zawsze mówię, że po pobycie tam, ilekroć jestem, a jestem tam już od 9 lat, też prywatnie, przewartościowuje się, tak, swój system wartości, dostrzega się, co naprawdę jest istotne. Dlatego ta misja właśnie jest tak ważna i tego uśmiechu jest naprawdę sporo, więc znaczy, że się udaje całkiem dobrze. Czyli tak, znamy trasy, wiemy do kiedy kręcimy. Opowiedzieliśmy o tym, dlaczego to tak ważne, aby pomagać tak w ogóle jak organizacje pozarządowe. Fundacja Krwinka jeszcze ma plany wakacyjne przed sobą. Organizujecie między innymi turnusy dla dzieci chorych, dla których niekiedy są to jedyne wakacje takie właśnie z rekreacją po prostu. Tak, i tutaj trochę cofnę się do tego, co już zostało powiedziane, dlaczego to tak ważne. Ponieważ proces leczenia, ten aspekt medyczny, to jest jedno, ale trzeba zadbać też o kondycję fizyczną, tu rehabilitanci, ale też bardzo ważną kondycję psychiczną. I to nie tylko dziecka chorego, ale również rodzica i wszystkich w otoczeniu tego dziecka. Bo dziecko chłonie jak gąbeczka i dlatego to jest tak ważne. I ten turnus między innymi właśnie w trakcie intensywnego leczenia to jedyna szansa, żeby te dzieci gdzieś wyjechały, a żeby rodzice też się odważyli i zaczęli myśleć też o swoich potrzebach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dominika Śliwińska, Fundacja Krwinka. My po tej rozmowie wsiadamy na rowery i kręcimy kilometry. Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie. Bardzo Państwu dziękuję, że byli Państwo z nami. Marcin Rzychliński. Do zobaczenia.